Przyjechaliście do nas aż z Torunia, pokonaliście wiele kilometrów. Czy było warto? Zdecydowanie tak. Perła królowa wśród piw. Ogólnie podoba się tak samo, jak podoba mi się Perła, czyli bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajnie, można zobaczyć, że piwo jest robione dobrze, nie ma szczurów jak na razie. I no jest fajnie, bardzo ciekawa wycieczka, można dużo zobaczyć, fajne zdjęcia porobić. Ja popieram taką inicjatywę w pełni, całym sobą. Bardzo malarsko się to wszystko prezentuje. Układ rur, zaworów, prawda? Światło grające w załomach tych wspaniałych tulei, mufinek i tak dalej, więc polecamy naprawdę. Zdecydowanie jest to piękne miejsce. Moją największą radość w sercu wywołuje ten piękny, delikatny szron na tych chromowanych rurach. No piękne, ekstaza wizualna. Podoba się bardzo, tym bardziej, że mam za sobą indywidualną wystawę z oczyszczalni Hajdów. No ja jestem, reprezentuję, można powiedzieć, koło fotograficzne pracowników wodociągów, Łącznik. I już zrealizowałem sobie taką wystawę na temat oczyszczalni. Klimaty przemysłowe jakoś mi się spodobały i przypadkiem, nawet nie ja, tylko teściowa trafiła na informację o tym, że będzie fotoday w browarze i czym prędzej się zarejestrowałem. W pobliskiej miejscowości na Skromowicach był taki piękny dzień, kiedy mieliśmy okazję spróbować tego wspaniałego trunku. Zdecydowanie stwierdziliśmy, że jest to jedno z najlepszych piw, jakie można u nas w ogóle kupić i wypić. Tak staliśmy się zagorzałymi miłośnikami browaru Perła. Mogę się nieskromnie przyznać, że tę piękną świecką tradycję przywlokłem do Torunia ja osobiście, który pochodzę z tych ziem. I tutaj ukochałem Perłę. A, bardzo ładnie. Fajnie, właśnie zwiedziliśmy browar lubelski Perła. Dużo zdjęć zrobiłeś? No troszkę. Zobaczymy, co z tego zostanie do obejrzenia. No, zobaczymy. Można było zobaczyć sporo ciekawych rzeczy, których wcześniej, szczerze mówiąc, nie widziałem. Miałem propozycję oglądania wcześniej tego browaru, ale no, nie doszło do skutku. A teraz jestem bardzo zadowolony. Bardzo fotogeniczne miejsca. Myślę, że coś tam się wybierze. A które miejsce było takie najciekawsze? Coś takiego, czego jeszcze wcześniej nie widziałeś? No myślę, że przede wszystkim system puszkowania tego, prawda? Całej produkcji, gdy puszka dochodzi do finalnego produktu już. Fajnie. No takich dużo, jak to się mówi, metalu, rur, ale było można troszeczkę pofocić. Według mnie najciekawsze zdjęcia wyjdą w rozlewni, ponieważ jest tam dużo ciekawych urządzeń i myślę, że one będą najoryginalniejsze. I czy wybierzesz się na następny fotoday, jeżeli będzie? Jeżeli będzie, to na pewno tak. Perła Królowa jest naszym ulubionym piwem i chcieliśmy trafić do miejsca, w którym powstaje. Po prostu. W Toruniu niestety brakuje nam tego ukochanego trunku, nie dociera jeszcze do nas, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Zaskoczyło mnie jeszcze to, że tak bardzo w sumie mało ludzi jest przy obsłudze tak dużego obiektu, że tak skomputeryzowany, można powiedzieć.